Cześć Dubo. Cześć Wojtek. Powiedz nam kilka słów o sobie. Chodzę do pierwszej liceum, do szóstki w Poznaniu. Tworzę, rysuję, maluję, nie tylko. No jestem półbułgarem. Jak zainteresowałeś się swoją pasją sztuką? Właśnie tak kontynuując to, że jestem półbułgarem. Mój tata jest właśnie, pochodzi z Bułgarii i przyjechał tutaj na studia artystyczne i no poznał się z moją mamą na studiach i właśnie tak na studiach artystycznych i dlatego się zainteresowałem sztuką, no bo urodziłem się w takiej rodzinie artystycznej. Jak można więc zdefiniować słowo sztuka? No wiesz, sztuka to jest bardzo skomplikowane pojęcie. Wielu ludzi uważa, że sztuki nie da się zdefiniować, bo jej granica ciągle się zmienia, jej granica jest bardzo płynna. Więc no naprawdę trudno powiedzieć, ale sztuka ma wiele funkcji. Funkcja dydaktyczna, funkcja przekazania emocji artysty, funkcja chociażby estetyczna, żeby coś powiesić ładnego w domu. No. Sztuka to też jest komentarz artysty do zastanej rzeczywistości. Później artysta jako taki, no powiedzmy, reporter, można by powiedzieć, przelewa swoje myśli, swoje zanalizowane jakieś treści na kartkę, na obraz, na płótno, czy tworzy jakieś inne rzeczy, jakieś video art, czy coś w tym stylu właśnie. No i właśnie sztuka przez z biegiem historii no zmieniała bardzo swoją definicję. Wcześniej wiązało się to bardziej z rzemiosłem, z takimi funkcjami estetycznymi. Były zasady piękno, harmonia, symetria. No, a teraz to trochę się już zmieniło. Na początku lat 20. Powstała awangarda, czyli taki kierunek, szczególnie dadaizm. Dadaiści odrzucili wszelkie zasady, które panowały wcześniej, czyli z tradycją w sztuce i tak dalej. Chcieli sprawdzić, jak daleko mogą zajść granice sztuki. Najbardziej znany dadaista to Marcel Duchamp i właśnie on stworzył takie pojęcie jak ready-made. Nie wiem, czy kojarzysz może? Nie, nie kojarzysz. Dobra. No, Marcel Duchamp w swoim ready-made brał przedmioty codziennego użytku. Buty, teczkę, koszulkę, zwykłe przedmioty. I podnosił je do rangi sztuki, czyli podnosił ich wartość o poziom wyżej. Próbował z czegoś zwykłego zrobić sztukę. Najbardziej znaną jego pracą jest fontanna i to jest pisuar obrócony o 90 stopni i Marcel Duchamp właśnie wstawił pisuar do galerii. I no, może się wydawać śmieszne i takie dziwne i takie miało być, bo właśnie dadaiści kierowali się żartem, przewrotnością, czymś innym. I no i na początku to się spotkało z dużą kontrowersją, że w ogóle to nie jest sztuka. No, ludzie byli oburzeni. A teraz, obecnie, fontannę Marcela Duchampa uważa się za jedno z najbardziej wpływowych dzieł sztuki w ogóle współcześnie. Zmieniło to jakby w ogóle nurt sztuki. Z awangardy powstało dużo innych kierunków, właśnie współczesnych dzisiaj. Czy to happening, performance, video art, street art, sztuka konceptualna. No. Jakie są więc rodzaje sztuki i czym się one wyróżniają? No, rodzaje sztuki. Ja bardziej specjalizuję się w takich bardziej plastycznych sztukach, czyli malarstwo, rysunek. Właśnie z biegiem historii to też się zmieniało, bo wcześniej były takie tradycyjne rodzaje typu architektura, malarstwo, rysunek, rzeźba. No i teraz właśnie doszły te nowe, co przed chwilą, happening, performance, video art.
A mogłeś powiedzieć więcej o tych nowych happeningu, street art, performance, bo niektórzy w ogóle nie wiedzą, o co chodzi. No pewnie. Happening, performance też. Happening wyszedł z teatru. Jednym z pierwszych, no chyba w ogóle pierwszym takim artystą, który używał happeningu w swojej twórczości, był Tadeusz Kantor, polski najbardziej znany nasz artysta. No i tworzył on właśnie te happeningi. Na przykład jednym z jego happeningów to jest performance, który wystawił na plaży. Na przykład kiedy to dyrygował morskim falom, albo na przykład kazał kobietom, tam różnym aktorkom, kąpać się w takiej mazi z piasku, oleju i sosu pomidorowego i później gonili gapiów i ich mazali. Było to takie wyjście poza mury teatru. Wyjście i też interakcja z różnymi przechodniami. Street art. No to street art, tak jak nazwa wskazuje z angielskiego, czyli sztuka uliczna, tak? Sztuka ulicy, czyli tworzenie różnych dzieł na zewnątrz, na murach. Muszę przyznać, że to bardzo ciekawe jest, bo akurat w marketingu takie coś właśnie jak performance to też się nazywa, można powiedzieć, ambient marketing, czy takie nietuzinkowe wydarzenia kulturowe. Coś w tym stylu jest, prawda? I powiedz mi w takim razie, w czym się dokładnie specjalizujesz? Jak byś to mógł określić? No właśnie, ja brnę bardziej w kierunku takich sztuk plastycznych, czyli coś, co można powiesić, chociażby obraz, rysunek, plakat, grafika, ale też właśnie street art. W Bułgarii, co roku jedziemy do Bułgarii, do takiej naszej wsi i tam tworzymy, no już bardzo znane na świecie, powiedzmy, murale. Cała wioska jest już obmalowana. Oczywiście zostało jeszcze wiele miejsc, ale jak się wjeżdża do wsi, to wszędzie są murale po prostu, wszędzie są malunki różnych sławnych postaci, różnych miejscowych dziadków, babci. No, a jeśli chodzi o taką twórczość, bardziej obrazy, rysunki, to brnę w takim kierunku właśnie, no bo jestem teraz w takim wieku licealnym i chcę dużo o swoich rówieśnikach opowiadać, malować, przekazywać na płótno to, co widzę na przykład w szkole, czasami na różnych imprezach. No i zostawić też jakiś po sobie ślad z tego wieku. Później jak będę starszy, to pewnie będę tworzył nieco inne dzieła. I później w kontekście, w zestawieniu z tym, co robię teraz, to będzie trochę inne, więc to też jest fajnie pokazane tak chronologicznie. I, no i w ogóle właśnie artysta zostawia ślad po swoim czasie, powiedzmy, w swojej twórczości w określonym czasie w historii, więc to też jest no, pewnego rodzaju komentarz do rzeczywistości. Muszę przyznać, taka ewolucja bardzo ciekawa jest. W jaki sposób to tworzyłeś? Będziesz miał na pewno ciekawe wspomnienia z tym związane. I powiedz jeszcze mi, jak po raz pierwszy twoja praca znalazła się w Galerii Sztuki? Jak do tego doszło? No, to jest dość prosta sprawa, bo z rodzicami mamy właśnie galerię. Rodzice otworzyli tam w 90 którymś galerię, taką tą naszą główną galerię, Galeria Wenci. No i tam naturalnie rzecz biorąc wystawiam też swoje obrazy, jak mamy wernisaże, wystawy różne. No, ale na przykład dzisiaj jesteśmy w Galerii Piec. Tak się nazywa, śmiesznie, ale właśnie o to chodzi, żeby zadziwiać ludzi, tak jak awangardziści. No, niedawno stworzyliśmy taką nową grupę artystyczną, kolektyw MZS. To jest skrót od Młodzi Zdolni Seksowni. No, i jesteśmy właśnie w naszej nowej galerii, świeżo otwartej zresztą. I wystawiamy tutaj swoje prace. I tworzymy. Codziennie coś się dzieje, codziennie przychodzą jacyś ludzie. Ostatnio, dzisiaj na przykład przyszedł bardzo znany raper. Ostatnio przyszedł jeden z najbardziej znanych tatuatorów. Ostatnio przyszła
profesor z Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych, profesor ubioru, designu. No, była zresztą też bardzo miła pani starsza, która osobiście znała kantora, dużo nam opowiadała, naprawdę. Ciekawe historie tu się przeplatają, różni ludzie. Powiem ci, że bardzo ciekawe tutaj to miejsce, skoro aż tyle rzeczy tutaj się przeplata w ciągu tak dosyć krótkiego czasu. A powiedz mi jeszcze, jakie są twoje najważniejsze, największe sukcesy plastyczne, które odniosłeś w ciągu twojej dosyć krótkiej kariery jeszcze? No ja raczej skupiam się na tworzeniu czegoś własnego, na rozwijaniu swoich umiejętności, rozwijaniu swojej pasji. Ale oczywiście brałem udział w kilku konkursach, nawet nie kilku, ale wymienię tylko kilka takich, no, takich ciekawszych. No wiesz, artyści nie mogą być skromni. Na jednym z konkursów, dwukrotnie w nim uczestniczyłem, to moja przygoda w muzeum, organizowane przez Muzeum Narodowe tutaj w Poznaniu. I stworzyłem dwie prace. To jest taki międzynarodowy konkurs, który rozgrywa się też właśnie w Poznaniu i w Toruniu głównie. No i w zeszłym roku wygrałem pierwsze miejsce i właśnie uścisk dłoni z prezydentem Torunia był. No, wystawa była bardzo ciekawa, też innych prac, no i super było właśnie uczestniczyć w tym konkursie w ogóle. No ale kolejnym konkursem, który bardzo sobie też cenię, to konkurs OKTA organizowany przez poznańskie UAM. I temat to był Wisła Królowa Polski. I stworzyłem do tego tematu plakat i też film, właśnie video art, czyli coś bardziej współczesnego. No i też tam zająłem dosyć wysokie miejsce. No dużo ludzi się tam przeplata, wiadomo, czy to z UAM-u, czy z Uniwersytetu Artystycznego tutaj w Poznaniu, z UAP-u. Kolejny konkurs. To był konkurs na logo Erasmusa, gimnazjalnego Erasmusa przez... No to logo ma obowiązywać przez 3 lata. No i wygrałem ten konkurs, no co miałem zrobić? Wygrałem konkurs na logo Erasmusa, no i teraz właśnie obowiązuje, jest to międzynarodowe, wiadomo, przede wszystkim właśnie w Polsce, w Hiszpanii i we Włoszech. Jest to taki współczesny but przypominający co nieco Adidasa, z takimi właśnie skrzydłami, nawiązując do Hermesa, połączenie takiej współczesności z historią, trochę z mitami. Bo temat tego Erasmusa to był właśnie związany ze starożytnością, że wszyscy jesteśmy dziećmi starożytnych Greków i Rzymian. No. To kolejne pytanko. Jeszcze nawiążę jeszcze do tego pytania, do tego twojego konkursu wideo. Powiedz mi, jak ty zrobiłeś to wideo? Czy musiałeś wynająć jakiś sprzęt fotograficzny, czy robiłeś to swoją kamerą? Jak to wyglądało? Z artystami jest tak, że oni mają strasznie dużo kontaktów. No i ze znajomym stworzyliśmy ten film. On był kamerzystą i operatorem właśnie. No, on teraz studiuje intermedia, Mieszko Dobek, więc powiązany z videoartem jak najbardziej. Ile dziennie spędzasz czasu na swojej pasji? Ile czasu poświęcasz na to, żeby rozwijać swoje horyzonty? Ile czasu poświęcam dziennie? Wiesz co, nie mam skonkretyzowane, jakoś sztywno ustalone, że na przykład 2 godziny dziennie muszę rysować czy malować. Nie mam tak ustalone. Po prostu kiedy mam czas, kiedy mam pomysł, wenę twórczą, wtedy tworzę. Ale to jeśli chodzi o takie samo tworzenie dla samego tworzenia, czyli już taka akcja. Ale z pasją jest tak, że myśli się o niej non-stop, więc obojętnie gdzie idę, czy stoję na przystanku, jestem w restauracji, w szkole, ciągle patrzę na rzeczy, na całą rzeczywistość przez pryzmat właśnie sztuki. Przez pryzmat właśnie taki rysunkowy, malarski. Opracowuję sobie różne koncepty do sztuki.
Więc to też nie jest tak, że tylko na przykład jakiś określony czas sobie znajduję w dniu, żeby tylko o pasji myśleć. To jest tak, że ciągle to towarzyszy. Nie da się o tym przestać myśleć. W jaki sposób należy uczyć się sztuki? Jakie są twoje sposoby na to, żeby się w sposób też profesjonalny uczyć, aby zostać profesjonalistą, a nie tylko amatorem w tej dziedzinie? Jaka jest różnica może między tym a tym? Tutaj jest dość też... No nie jest zbyt to skomplikowana sprawa. Jak najbardziej, no... Przede wszystkim trzeba dużo czytać o różnych artystach, o różnych dziełach, o różnych nurtach, szukać między tym wszystkim różnych powiązań. Później jak się przeczyta kilka książek o sztuce, to można, nie wiem, na przykład iść do jakiejś galerii, muzeum, wybrać sobie jeden obraz, tak na początek, żeby się nie rozpraszać. Wybrać sobie jeden obraz i no, stanąć przed nim i sobie jedno, popatrzeć, obejrzeć, wgłębić się w to, ale też zastanowić się, trochę przeprowadzić jakąś analizę. Spróbować nawiązać do innych artystów. Można sobie coś, nie wiem, rozpisać, napisać, ale raczej to wszystko dzieje się w głowie. Więc, no. Kolejnym takim, taką, no, jak to nazwać, metodą, jak uczyć się sztuki, no to jest takie sformułowanie: obraz rodzi obraz, tak? Czyli trzeba jak najwięcej oglądać, i czytać o tym, co się ogląda, i właśnie szukać różnych powiązań, oglądać i patrzeć, jak to zostało zrobione, różne pociągnięcia malarskie, różne, nie wiem, kreska, jak jest rysunek, jak jest wszystko poprowadzone, czyli bardziej taki warsztat, kunszt. W jaki sposób budujesz swoją markę? Nie mam jakoś bardzo też skonkretyzowane, jak promować markę. Raczej jak promować nazwisko. Raczej skupiam się na tym, żeby zapraszać, poznawać jak największą liczbę ludzi, rówieśników, zapraszać właśnie kolegów, koleżanki, rówieśników na różne wernisaże nasze, moje wystawy, różnych ludzi właśnie, czy to starszych, czy młodszych, to nie ma znaczenia. I no i oczywiście teraz współcześnie głównym też elementem jest internet, różne społecznościowe media, więc to się wszystko przeplata. Później jak jest wernisaż, no to wstawiam później jakiś post na Instagramie na przykład i to się wszystko miesza. Później ludzie, którzy byli na wernisażu, patrzą w internecie, że o, są na zdjęciu, no to tak się właśnie buduje wokół siebie, się zgromadza różnych ludzi i no i później się staje znanym. Tak naprawdę, to też w zasadzie łączysz marketing offline i online. Offline, czyli właśnie tutaj zapraszasz tych ludzi, online, czyli tworzysz w internecie swoją markę. Powiedz tutaj jako, można powiedzieć, bardziej znawca marketingu niż sztuki. I ciekawe też jest to, jak działa ten marketing szeptany, że jedna osoba poleca drugi. Pewnie to zauważyłeś, jak to działa. I jeszcze powiedz mi w takim razie, jakie masz podejście do pasji? Czy tworzenie dzieł będzie twoim głównym zajęciem w życiu, czy może jednak planujesz coś innego robić? Wiadomo, w życiu trzeba zarabiać. To jest nieuniknione, no nie ma co się oszukiwać. Kolejnym takim nurtem, co jest bardzo ważne w życiu, no to jest właśnie rozwijanie pasji. Jeśli się połączy te dwie rzeczy, no to jest się szczęśliwym. Myślę, że to jest marzeniem każdego, bo ludzie, którzy chodzą do jakiejś pracy, której nie lubią, wykonują jakieś zadania, które zostały zlecone odgórnie, no to wykonują to po prostu, żeby to zrobić jak najszybciej, żeby wykonać tą swoją pracę i żeby dostać pensję. I żyją w takim marazmie,
i czekają tylko do następnego piątku, żeby na jakąś imprezę czekają i no i to jest dla nich taki rodzaj przełamania właśnie tej stagnacji. I zupełnie inaczej jest właśnie jak się pracuje. W sumie nie mogę tego nazwać pracą, bo no bo tworzysz to, co kochasz, no to nie da się tego porównać do takiej zwykłej, etatowej chociażby pracy. I też jest kolejny wątek tego, że jakość wykonanej pracy, czy to usługi, jest zupełnie inna człowieka z pasją i człowieka, który robi to no, bez zapału. Tak myślę nad jakimś przykładem. No na przykład kucharz, który gotuje bez pasji, usmaży ci gorszego kotleta niż taki kucharz, który no, uwielbia gotować. To jest jego życie. Kocha gotować. To jest, te dwa kotlety są zupełnie inne. Więc no, taki dosyć śmieszny przykład, ale myślę, że fajnie to tak można sobie zwizualizować. Zasmakować. No, no i też jak najbardziej chcę w przyszłości tworzyć i później sprzedawać swoje prace, swoje jakieś różne właśnie wartości intelektualne. No i też jest kolejna sprawa, że ludzie, którzy mają jakąś pracę, ale nie jest ona związana z ich hobby czy zainteresowaniami, z pasją, zajmują się tą swoją pasją, ale jej, nie wiem, no, nie sprzedają jej, nie zajmują się nią jakoś tak o krok dalej. I wtedy mogą być oni dobrzy, mogą dobrze rysować, mogą dobrze gotować, ale są tylko dobrzy. Są amatorami, tak to bym nazwał. A ludzie, którzy właśnie robią coś więcej z tym, co robią, czyli, nie wiem, sprzedają swoje produkty albo gdzieś się wystawiają, tworzą jakieś eventy, no to już jest taki poziom wyższy, mi się wydaje. I wtedy jest się bardziej profesjonalistą. No. Myślę, że też rozumiesz ten problem. Tak, rozumiem. No właśnie. Tutaj z marketingiem, z różnymi filmami, z książką na przykład. No. Właśnie, jeszcze muszę się pochwalić, bo Wojtkowi zaprojektowałem okładkę do jego pierwszej książki o blogowaniu, więc tak przy okazji. No i myślę, że oddam już ten mikrofon. Dziękuję. Bardzo mi się podobał wywiad. To naprawdę bardzo mądre refleksje, przemyślenia. W każdym razie życzę ci sukcesu w życiu i ciągłego oddawania się swojej pasji. Dziękuję bardzo i życzę ci tego samego, bo jednak różne elementy są takie podobne w naszych twórczościach. Fajne mogą być różne właśnie współprace i tak dalej. Więc dziękuję bardzo.